Hej, witajcie w kolejnym 11 odcinku z Zagrajmy w Europę Universalis 4. No i jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, tak też zrobimy teraz. Myślę, że już w tym odcinku, właśnie w tym 11 odcinku uda nam się podbić całe ziemię Imperium Mongolskiego. Tak przynajmniej to sobie nazywam. Po prostu, wiecie, kultura mongolska. Teoretycznie moglibyśmy to tutaj zrobić pokojowo, ale nie chcę. Ja nie chcę tego robić pokojowo. Rosja wydała wojnę Karakojunlu. Ciekawe dlaczego. Aha, oni są wasalem... A, Rosji. Gruzini są wasalem Rosji. Interesujące. Miejmy nadzieję, że Rosjanie pójdą właśnie tam w Ottomanów, a nie będą tutaj próbowali żadnej ekspansji na wschód, bo to skończyłoby się dla nich bardzo źle. Okej, skorujmy sobie tą prowincję i już teraz ruszmy w dalszą ekspansję na wschód. Okej. No to co? Czas rozlokować nasze oddziały na granicy z Burjatią oraz z Queen. Tutaj oddział 1, oddział 2, oddział 3, oddział... Tutaj nie. Tutaj oddział 4. Oddział 5 niech będzie gdzieś tutaj. Na razie wchodzimy w Queen. I teraz 0. Co jest? A, 0 to jest co innego. To niestety tak to nie będzie działać. To robimy w ten sposób i pod 9. Okej. Oddział oblężniczy będzie pod tutaj. Będzie co tutaj? Potrzebujemy dyplomaty. Gdzie mamy dyplomatów w tym momencie? Jeden poprawia relacje w Baluczystanie, drugi w Japonii, trzeci u Ottomanów. Ottomani nas nie usuną ze swoich rywali. To akurat jest potwierdzone. Okej. Okay. No co, wycofuję was stąd. Z kim wy macie teraz wojnę? Makurią? No okej. Okay. Podbijajcie sobie co chcecie, bylebyście nie wchodzili na wschód. Macie podbijać na zachód. A Makuria może być na wschód od nich. Macie iść na zachód, rozumiecie? Dobra, Rosjanie sobie tutaj podbijają. Niech sobie podbijają, tam nie, to mnie nie interesuje. Okej. No to co, rozpoczynamy tym samym trzecią wojnę chińską. Tutaj nie są to zbyt poważne wojny, tak szczerze. Jan, wy macie tutaj jakieś prowincje, które mnie interesują? Nie, ale tutaj mnie interesują. To sobie zwasalizowałbym sobie Jan, jeżeli jest taka możliwość. Chyba nie ma. Zresztą tym się zajmiemy w późniejszym etapie. Jakie tam wyglądają siły zbrojne? No mamy powyżej, ponad, dużo ponad dwukrotną przewagę. Jednak głupio byłoby się tutaj teraz wyłożyć. Potrzebujemy dowódcy. Okej, okay, niech będzie taki. Nawet taki lepszy niż żaden. Tutaj macie fort? Tak, niestety tutaj macie fort, ale nie mogę w tej chwili tutaj wejść. Tutaj jest Queen, tak? Okej. Okay. Aha, to jest cały czas to samo państwo. Okej, okay. Nie wiedziałem. Dokąd wyjdziecie? Wyjdziecie do innego... innej prowincji, całe szczęście. Wy się jakoś tutaj wycofujecie, jak widzę. Z jakiegoś powodu, nie do końca dla mnie zrozumiałego. Ci idą do Ordos, to wy też pójdźcie do Ordos. Okej, my możemy teraz sobie już zrobić administrative? Tak, możemy już sobie zrobić administrative monarchy. Okej, to mi generalnie bardzo pasuje. W tym momencie udało nam się wygrać kolejną bitwę. Weźmy sobie Paiti. Potrzebujemy Paiti. Dobra, to was posłamy tutaj jeszcze teraz. Generalnie Queen za chwilę będziemy w całości okupowali. Musimy się tutaj tylko interesować, jakby ci na przykład tutaj próbowali w nas wbić. Nogaj, jesteś Nogaj tutaj? Nogaj idzie, ale chyba wpadł na Xi po drodze. Nie, minęli się. Wow, interesujące. Zdarzają się takie rzeczy w Europie Universalis. Jak tutaj wygląda sytuacja? No dobra, podbiliśmy to. Tutaj też jest fort. Wow. Myślałem, że tylko tutaj. Tutaj jest fort stołeczny, to jest taki trochę ważniejszy. Zmienimy sobie tutaj religię. Co to jest? Shia Zelots. No, akurat religia Shia została w tym momencie niemalże całkowicie wytępiona z mojego państwa. Grand Privileges. Tax income mi się przyda. Tak, zdecydowanie.
Shun. Nie no, co? Czemu miałbym się w ogóle interesować relacjami z Shun? Okej, udało nam się podbić w tym momencie tą prowincję. Od was interesuje mnie tylko Ordos, tak? Tak. Jednakowoż interesują mnie też te dwie prowincje, tylko je będę mógł podbić dopiero jak podbiję Buriatię. To może powinienem był najpierw podbić Buriatię, a dopiero potem Ordos. Dobra, weźmy już po prostu w ten sposób. Powiększyliśmy się w ten sposób szybko o jedną prowincję. Dajemy tutaj oczywiście teraz autonomię, rozdzielamy te oddziały i generalnie szykujemy się do kolejnej wojny. Ming ma wojnę, tak? Dokładnie, którą przegrywa. W tym momencie to jest bardzo dobry moment, żeby bić w Buriatię. Rozłóżmy tutaj nasze ofensywne oddziały. Okej, a oddział oblężniczy. Gdzie wy macie fort? Jedyny ich fort jest po tej stronie i on jest tutaj. Dobra, no to wy tutaj połączycie siły z oddziałem piątym. I wejdziecie w nich. Rebel Uprising, Shia Zelots. Rośnie to? Rośnie. To jest w Ilam, bo tam się nawracamy teraz, tak? Mhm. Zwiększmy tutaj zatem autonomię. W ten sposób zamroziliśmy im postęp. Mamy tutaj jakieś Tower Extension? Aha, dobrze. Ordos. Zapomniałbym. Dobra. Nasza kultura uzbecka, widać, przyjmuje się na Syberii. Widocznie jesteśmy jakoś blisko spokrewnieni z syberyjskim Hanatem. Ciekawe dlaczego. Okej. Ming tutaj chyba skolonizował jakieś prowincje, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. Tutaj wszędzie była Mandżuria dawniej. O, Ming nie wejdzie do tej wojny. Trochę mnie to... Nie wiem, czy ustawia mnie to, czy mnie nie ustawia, bo oni mają tutaj prowincje, które mnie interesują. Na przykład ta Boduna. Dobrze. Za Wargol sobie ustawię to Onan coś tam. Mogę? Nie mogę. Nie mam na to claima. Jakie tutaj nie mam na to claima? Przecież brałem claimy na wszystko. Chcę mieć claima na prowincję, na której... Chcę mieć Wargol o prowincję, w której jest fort. God damn it. Szybko to pójdzie, mam nadzieję. Już 7 minut odcinka. Ja zapowiedziałem wam, że przecież zakończymy w tym odcinku przynajmniej podboje. Okej. Mhm. Okej, okay, czyżby... Tak, dokładnie. Religia Shia została absolutnie wypędzona z mojego kraju. Ona już nie istnieje. A to mamy tutaj claima, dobrze? Zatem idziemy. Onan God. Czy jakkolwiek ktoś tam nazywa? Nie mam pojęcia, gdzie się dowódca przyda. Tego przydzielę go do armii czwórki. Czwóreczka wchodzi tutaj, razem z oddziałem oblężniczym. Jedynka, gdzie jest jedynka? Wy jesteście jedynką, to wejdźcie tutaj. Dwójka wejdzie tutaj, trójka wejdzie tutaj. No i prowadzimy w ten sposób oblężenie. Tutaj jest kultura mandżurska, to mnie nie interesuje. Zawsze będę powtarzał, że generalnie tam, gdzie jest kultura, tam powinien być nasz kraj. To zapewnia bardzo dobrą stabilność kraju i tak dalej, i tak dalej. Polityczny kryzys. Bierzemy minus do legitymacji. Tutaj jest oddział piąty. Zapomniałem trochę o nim. Wysyłamy go w takim razie tutaj. Oddział czwarty. Do boju, że tak powiem. Niedługo będziemy musieli też wydać wojnę Ming. Tak czy inaczej. Więc to, że oni teraz nie weszli, to ich wcale nie ratuje. Narim, dobra. Prowincja Narimska staje się właśnie naszym korem. No to co, podbijamy, dalej kolonizujemy tutaj Syberię. Wow. Timurydzi, jacy wielcy. To jest zaledwie 1572 rok. Ten kraj ma naprawdę duży potencjał. Okej. Okay. A jakbyśmy teraz jeszcze... Co jest? Wy śmiecie. Ja mam wojnę, wydam tylko po to, żeby to podbić. Nie chcę weak claima.
Dokładnie, ja im wydaję wojnę po to, żeby odzyskać tą prowincję. Dobra, Shun. Mongolia. O, Shun nawet nie weszło do tej wojny. Ja chcę tą prowincję dla siebie. Nie ma nawet takiej opcji. Tak, to jest moja kultura, ale niestety tego teraz nie podbiję. Dobrze, prowadźmy tutaj dalej okupację tych terenów. Tutaj jest ostatni fort, to na razie tego nie mam szans, żeby tam się dostać. Potrzebna nam się troszeczkę Paiti. Gdzie jest dowódca? Tutaj jest dowódca. Czemu mamy czarną flagę? A ja wiem, dlaczego mamy czarną flagę. Okej, weźmy to. Tutaj generalnie... Tak, tutaj generalnie ten następuje nie rozwój, tylko... Boże... oblężenie. No nie, przejdźcie tędy jakoś. Dobra, nie jesteśmy w stanie przez ten fort. Te forty to jakoś dziwacznie działają, nie do końca to rozumiem. Wy stańcie tutaj. Wy stójcie po prostu tutaj i poczekajcie na skończenie tego oblężenia. Taka wielka wojna na zakończenie podbojów Imperium Mongolskiego. Ming nie weszło do wojny. Awa, Civil War. Ciekawe, czy Civil War już raz wydarzył się w Ming. I ciekawe, czy on może się wydarzyć drugi raz. Ming, na pewno będę chciał was podbić. Nie ma takiej nawet opcji. Pójdziemy na tą wojnę, czy chcecie, czy nie. Było dołączyć do ich wojny obronnej. Co to jest Sajan? Uhamin? Tak, bardziej mnie interesuje Uhamin. Sajan to jakaś prowincja. O, tutaj jest Sajan. Na razie ona nas nie interesuje. Okej, mamy naszego Wargola, co nam zapewnia dodatkowy War Score. Native Rising. Mam nadzieję, że wygraliśmy. Tak, dokładnie. Wygraliśmy sobie z Eskimosami. Czy ktokolwiek tam zamieszkuje Syberię? Okej, Kirengę podbijmy. Mongołowie, czego ja od was oczekuję? Oczekuję od was w sumie to niczego. Chciałem po prostu zabrać wam tamtą prowincję, którą wy mi okupowaliście perfidnie. Okej, w tym momencie powinniśmy dostawać pieniążki od... Mongołów. Przepraszam, wyłączyłem na sekundę mikrofon przypadkiem. Okej, zabierzmy to. Od was chcę tego. Tamtego już nie. Dostanę to albo... Albo generalnie możecie mnie pocałować w nos. Co tutaj się wydarzyło? Co Rosja zabrała generalnie Karakojundlu? Dlaczego oni wydali tą wojnę? Wow. Nie mam pojęcia. Dobra, oddajcie mi generalnie ten fort. Wysilmy tam drugi oddział. Oddział oblężniczy. Komendant nam zginął. Szlak by to. Komendanci to generalnie najlepsi adwisorzy, bo dodawają dyscyplinę, która naprawdę jest potężna. Dyscyplina to zdecydowanie najbardziej poprawia nam po prostu skuteczność w walce. Polepsza nam generałów, których dostajemy. I generalnie... Państwo, które ma 115 dyscypliny, powiedzmy, może 7 tysiącami żołnierzy czasami pokonać nawet 20-tysięczną armię. Dyscyplina oraz generałowie. Generałowie sobie bardziej zależą od Army Tradition, ale też od dyscypliny. A dyscyplina, no, tak jak mówię, jest naprawdę mocna. Powoli też osiągamy, jak widzę, tutaj jedność religijną, ponieważ mamy 86%. Buriatia, dacie mi to, co chcę? Tak, dacie mi. Czy tutaj jest jeszcze cokolwiek, co ja od was oczekuję? Tu są religie burjackie, czy coś tam. Jakoś mnie to nie jara w tym momencie. Może kiedyś. Okej. W tym momencie napis powinien iść jakoś tędy, tutaj. Te wastelandy powinny zostać zignorowane. Tak jak to zdarzało się w poprzedniej części, czy Europce 3. Zwiększmy tutaj autonomię. Tutaj już mieliśmy, tutaj, okej. Okay. Puh, te trzy prowincje, tak? Dobra, trzy prowincje zdobyte.
Co tam, co tutaj zostało jeszcze poza naszymi granicami? Dwie prowincje widzę. Jedna jest tutaj, Jan. O nie, powinienem był to zabrać. Ja mogłem to zabrać. Szlagbyto, Hegde. Oraz tutaj jedna prowincja. Show superiority, o nie. Dobra, trzeba poprawiać znowu relacje z Ottomanami. Boduna, okej. Okay. Czy ja cały czas przecież z nimi poprawiam relacje, nie? Nie, w Baluczystanie teraz poprawiam. Generalnie Baluczystan miałem anektować. Spróbujmy zrobić to teraz. Okej, okay, jak to pójdzie? Zaraz zobaczymy. A już zapomniałem, jak fajnie się generalnie tutaj teraz ten kolonizuje. Okej, okay, leci kolonista. Dokąd leci ten kolonista? Sześć tysięcy pieniędzy, no dobra. Powoli zaczynamy mieć tutaj taki nasz składzik tych pieniędzy. Będziemy mogli zrobić z nich użytek, żeby najmować najemników, do czego wziąłem sobie zresztą idee administracyjne. Następnymi ideami, które chyba weźmiemy, to będą innovative ideas. Choć nie jestem, szczerze mówiąc, tak bardzo tego pewien. Chociaż chyba tak. To dosyć pasuje do naszych, naszych upodobań. Arystokratyczne idee byłyby dobre, tylko no w tym momencie są troszeczkę już nie na miejscu. One byłyby dobre dla nas, ponieważ jesteśmy ordą, tylko no w tym momencie już możemy mieć dużo mniej tej konnicy i zresztą jak będziemy walczyć najemnikami, to też mniej możemy zrekrutować tych najemników konnych. Zresztą sami sobie zobaczcie. 18 piechoty, 9 konnych. Troszeczkę mało. Dobra. Tutaj na mig jeszcze nie mam claima. A dobra, claim już się robi. Dlatego, tak jak mówiłem, w tym momencie to generalnie już będziemy się raczej zajmować tylko. Weźmiemy sobie idee nie administracyjne, bo administracyjne już mamy, tylko tak jak wspomniałem. Boże. O Jezu, straciłem słowo. To są innovative ideas. Idee innowacyjne. Będziemy innowacyjnym krajem muslim. O kurczę, znowu dostajemy gold i to mi się nie podoba, ponieważ mamy galopującą inflację w kraju. Ale całe szczęście, że tego wszystkiego nie dostawają teraz Rosjanie. Aha. Ach, jestem dumny z tego, że po prostu uciąłem łeb tej Rosji. Rosja, taka wielka, kolonizacja Syberii i tak dalej, a teraz co? Co to jest? Kurde, co się stało? W ogóle zmienił mi się jakoś w sposób wyświetlania gry? Czy mi się wydaje? Nie jestem pewien, chyba mam tutaj jakieś troszeczkę inaczej teraz wyświetlane te prowincje, jak tak patrzę. Słuchajcie, no Rzeczpospolita niby taka wielka i potężna. Niby taka wielka i potężna, a po pierwsze utraciła tutaj Kowno na rzecz Rosji. Nie tylko Kowno, bo widzę, że tutaj obwód wendejski też został przez Rosję zaanektowany. Tutaj natomiast Peremysl został utracony na rzecz Ottomanów. Co mi się generalnie nie podoba. W ogóle Turcy mają wyższy tek niż Rzeczpospolita, jeśli chodzi o tek militarny. Może bym tak. Francja, Boże, Francja chciała ze mną sojusz przeciwko Ottomanom. Nie, nie chcą. Ottomani, jak na razie, to widzę, że robią ekspansję na południe i na północ, natomiast na wschód tak troszeczkę średnio. Chociaż no. Ajajaj, mamy z nimi już sporą wspólną granicę. Czas by tutaj jakoś ją zabezpieczyć. Jak tutaj stoimy z fortem? Castle. Nie możemy go ulepszyć na razie. Zbudujemy sobie jeszcze jeden fort w Ardalanie. Możemy sobie na to pozwolić. Pięknie dostajemy 2,5 merkantylizmu. Biorąc pod uwagę nasze zapędy no, nasze zapędy po prostu handlowe, jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. Być może zwiększy nam to dochód z Samarakandy. Oddział oblężniczy z jakiegoś powodu umiera. Aha, dobra, wy jesteście tutaj. To was należy stąd wycofać po zakończeniu wojny. Słuchajcie, niestety nie uda nam się w tym odcinku zakończyć naszych podbojów. Czekajcie, gdzie tutaj nasza kultura jest?
Tutaj jedna prowincja jest poza naszymi granicami. Ordos już jest nasz. Czekajcie, muszę tutaj znaleźć tę prowincję. Tutaj są chyba dwie ostatnie generalnie prowincje, tak? Tak, to są dwie ostatnie prowincje, które są poza granicami naszego państwa. I tym zajmiemy się, myślę, już w następnym odcinku, tak samo jak generalnie dalszą tutaj kolonizacją Syberii. Wiecie co, muszę przyznać, że ta rozgrywka mi naprawdę wyszła. Jak tak na to patrzę, Rosja ma ucięty łeb, Turcy no są wielką potęgą i tak dalej, ale oni uprawiają ekspansję na południe, całe szczęście. Z kim teraz macie wojnę? Z Genuą, Austrią, Francją i Nawarrą. No być może te w końcu Turcy dostaną od kogoś w pierdol, jednym słowem. Dobrze byłoby im wjechać w takim momencie na tyłek, ale może jeszcze się z tym wstrzymajmy. Przynajmniej aż nadgonimy ich z tekiem, ponieważ mamy niższy. Okej, a Turcy, przypadkiem nie jesteście już western? No prędzej czy później na western będziecie musieli przejść, bo inaczej przegracie. Okej, jeszcze taki mój tutaj cel na tą rozgrywkę w tym momencie jest taki, żeby osiągnąć Religious Unity. Bardzo bym chciał to zrobić. Mam tutaj na to już klejmy porobione, prawda? Prawda? Generalnie byłbym w stanie wydać wojnę i tutaj wydamy już tą wojnę. Sobie ją rozpoczniemy. Mamy tutaj jeszcze jakieś, powiedzmy, 4 minuty. Zakończymy to sobie już w następnym odcinku. Dobra, czwóreczka. Zupełnie bez przygotowania poszedłem na tę wojnę teraz. Wy jesteście tu potrzebni. Wy zabezpieczacie ich. Okej, pójdźmy tak. Aha, przez ten fort jesteśmy blokowani. No dobra, to poczekamy sobie. Oni się na razie ruszyć nie chcą. Jeżeli się spróbują w nas tylko wbić, to wykorzystamy sytuację i broniąc się, dostaniemy ogromne bonusy do walki. Tutaj, jakie tutaj mamy z ten? Okolice? Z Mildwinter Grasslands. No dobra, nie dostaniemy jakoś bardzo dużo, ale zawsze bronić się jest lepiej niż atakować. Przynajmniej w Europie Universalis. Okej, mamy powstanie Nativesów, ale to w żaden sposób nas nie boli. Bardziej mnie martwi tutaj. Czyli co, zwiększymy sobie stabilność. Niech będzie, że o 2. W ten sposób zatrzymaliśmy generalnie wszystkie błędy w kraju. A jak tutaj wygląda sprawa z obroną? Dobra, nasz konkwistador nie żyje, ale konkwistador był nam w sumie potrzebny tylko po to, żeby odciąć tutaj Rosję. Zobacz, właśnie. Rosjo, co ty tutaj robisz? O! Rosja ma sojusz z Ottomanami? Nie, dziwne. Są w tej samej wojnie, tak jakby. Etaintier Jesna. Turcy, wy wygrywacie tę wojnę? Nie, przegrywacie ją. Tak minimalnie, ale przegrywacie. Okej, dobra, ale my się tutaj przede wszystkim powinniśmy interesować naszą wojną. Tutaj ten fort upada. W tym momencie, okej. No i słuchajcie, myślę, że to jest okej moment, żeby zakończyć ten odcinek. W następnym już zakończymy tą wojnę, zjednoczymy ziemię dawnego Imperium Mongolskiego. De facto będziemy mogli się tytułować w takim razie Imperium Mongolskim. Tym bardziej, że niedługo uda nam się zmienić tutaj government rank na Empire. Będziemy musieli sobie jeszcze tylko w tym pisie zabrać troszeczkę, prestiżu. Później bym tak... Przepraszam. Później generalnie zabrałbym tutaj Basrę. Nie wiem, czy Turcy mają już jakieś klejmy na mnie? Tak, mają klejmy na mnie, więc to nie robi żadnej różnicy. Weźmy sobie Basrę, bo tutaj jest to pewien ośrodek handlu, no, który chciałbym mieć. No to cóż, do zobaczenia już w następnym odcinku, już jutro. Na razie.